Siema, siema, demenciki, słuchajcie do końca, bo mam bardzo ważną dla was informację, ponieważ 10 do 14 września będę miał swoje zawody, pierwsze w życiu i będę chciał dać się 100% i będę podnosił mega, ale to mega wielkie ciężary, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają moje przygotowania i ile aktualnie podnoszę, to zaobserwujcie mnie na Instagramie, tu wam się właśnie wyświetla na ekranie przede mną, przed moją twarzą, więc zaobserwujcie mnie i tak samo właśnie możecie napisać w komentarzu tutaj pod tym filmem, najsilniejszy youtuber to Alek, no i przypnę wam wtedy serduszko. Więc przejdźmy już do odcinka. Dźwigamy, pakujemy, pakujemy, dźwigamy. Dawaj, mocno, Sebek. Mocno, mocniej. Dawaj, Alek, dawaj, dawaj, dawaj. A te handle już są szersze, są do 30. Słuchajcie, z Alkiem razem postanowiliśmy, że od dzisiaj będziemy bardzo wielkimi siłaczami w Minecrafcie i będziemy pakowali ile tylko można. Będziemy takie muły jak dwie ręce Alka. Tak. Takie jest postanowienie, takie jest postanowienie noworoczne. Mamy nowy rok, widzowie, także się staramy, nie? Nie, no w sumie to już pół roku po nowym. Pół roku minęło, gdzie nowy rok? No w sumie tak. Dobra, to nowe półrocze, no o to właśnie mi chodziło, a ja tu jakieś półrocza gadam. Ale mało ważne. I wiecie co? Poradzimy sobie tylko w jeden sposób. Jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, także klikajcie wszyscy bez wyjątku! Teraz łapeczki w górę lecą! Lecą, lecą. Każda jedna łapka w górę to jeden miesiąc więcej. Widzowie nie klikają! Widzowie ciebie nie lubią. Dobra, to nie ma Alka, nie ma Alka. Klikajcie dla mnie łapeczki! Nie no, żartuję. Ja zawsze chudy będę teraz. Nie. Dobra, chodź, chodź na zewnątrz się przewietrzyć, bo tutaj w środku już wytrzymać normalnie nie idzie. Słoneczko ładnie świeci, elegancką pogodę mamy. Słuchajcie, zaraz zrobimy sporty takie, normalnie będziemy tu skakać z domu i zobaczymy, kto przeżyje z takiej wysokości. Cześć, o, co? Ej, to Smajslo idzie, widzisz go? O, no idzie koło mojego domu, Smajslo, cześć. Nie, on do ciebie idzie, a ciebie nie ma. Ej, Smajslo, tu jestem. Nie słyszycie z tej odległości, to ty niepoważny jesteś. Gdzie on tam idzie? Ja jestem coś. Odległość powiększę. Ej, on idzie do tego domku szklanego? Nie wiem, czekaj, czekaj, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. I fontanna. Gdzie on poszedł? Tak, idzie do tego domku, pa, widzę. Widzę go, no. Ej, co się kombinuje, skoro on do wiedźmy szedł, a wiedźma ma różne fiolki i inne mikstury. Coś mi tutaj śmierdzi. Pamiętasz, że to z nim mieliśmy ćwiczyć? Pamiętasz, że ćwiczyć z nim mieliśmy? No pewnie jakoś no, ale wiesz, siły on to zawsze dużo gada, nie? On zawsze dużo gada, a ja na siłownię będę chodził, będę to, a co do czego przychodzi, to on na żadną siłownię nie chodzi. No dlatego my się z nimi już nie ten. Że Alek w nas jest siła, my musimy dalej chodzić na siłownię i dalej być tacy umięśnieni. O! No przynajmniej tak trochę. Patrz biegnie. Wyszła z domu, widziałem ją. No tak akurat miałem kamerkę, nie? I no. Patrzymy, a tu Patty wybiega. Gdzie ona idzie? Patty. Do Smajslowa. Nie do ciebie, idzie. patrz. Patrycja, do ciebie tu jestem, a ciebie jest... nie ma. A nie, też nie do mnie. Nie, do ciebie nie idzie. Ej, co oni kombinują? Gdzie ona lezie? Czekaj, czekaj. Nie mów, że do pani wiedźmy. Czekaj, tak patrzę, do fontanną jest. Ja też patrzę, ledwo widzę. Wchodzi normalnie do pani wiedźmy. Co oni tam wszyscy u niej szukają, nie co? Nie wiem, jakieś nowe eliksiry, promocje. Albo ja ma? wiem. Oni coś knują, Alek. Na mnie i na ciebie. Pewnie tak, to, jakoś pułapki to nie jest normalne, żeby najpierw Smajslo szedł do wiedźmy, teraz Patty, oni coś muszą knuć, rozumiesz to? No, pewnie tak. Tak mi się zdaje, wiesz. No, jakaś niespodzianka może? Ej, teraz nie wiem, czy niespodzianka, teraz, nie lubię takich niespodzianek, bo wiedźma to wiesz, ona zawsze coś wykombinuje, jakieś eliksiry, a później mamy problem. To się odmieni z tego, to zrobić to, to nas w krowy jakieś zamieni? Nie, ja nie chcę żadnych eliksirów próbować, wiesz? A może wiedźma jakieś, nie wiem, nowa firma z kremami do palania czy coś założyła? Nie mam pojęcia. Ja mówiłem, od 2 lat chodzę na siłownię, więc też mam bardzo dużo siły, ponoszę duże ciężary oraz mam bardzo dobrą sylwetkę, więc jeżeli chcecie zobaczyć jedną z tych rzeczy albo po prostu zobaczyć, jak się dobrze bawię i wygłupiam na siłowni, to zaobserwujcie mnie na Instagramie, teraz wam się tutaj wyświetla na ekranie, kliknijcie, zaobserwuj, a w opisie macie link do Instagrama, więc naprawdę to nie jest trudne, klikajcie i widzimy się w dalszej części tego odcinka. Tak, no nic, nic nie poradzimy, co oni chcą, niech sobie robią, my idziemy, wracamy na siłownię, musimy ćwiczyć, to dawaj, rozumiesz to? Skakujemy. Ej, nie, czekaj, teraz, Livia? A, Livia idzie. Ty, ona do mnie? Nie wiem, tak jakby chciała iść od ciebie, czekaj, nie, do Smajslowa chyba idzie, a do Patty? Wiata zrywa? Nie wiem, czy środek przychodzi. Livia! Livia, ej, tu jesteśmy! Tutaj, nagramy odcinek, chodź tu. Livia! Gdzie ona? Ona nie biega. Ty, a może ona biegać zaczęła, co? Ej, może, sportowy tryb życia, wiesz. Smajslo nie gadaj, że ona idzie do wiedźmy. Co? Czekaj, ona też?
No, nie wiem, tak mi się wydawało, że w tamtą stronę. No idzie, pa, pa, normalnie drzwi są. Widzę, weszła sobie. No i co, my też musimy to sprawdzić, nie? No to jest jakieś podejrzane jest. Nie, no to jest dziwne. Za bardzo dziwne. Słuchajcie, widzowie, w ogóle zapomniałem wam powiedzieć o subskryberze czerwonym jak moja bluzka. Kliknijcie go, proszę was. Jednego subika mi brakuje na kanale. Będzie 300 tysięcy, będzie dla was niespodzianka, także klikajcie. Pomóżcie mi doklikać te subskrybery i będzie elegancko. 200 000. A my, Alex, słuchaj, musimy sprawdzić. To jest za bardzo dziwne, wiesz, że oni wszyscy akurat Livia z Państwą Patty poszli do Wiedźmy. Oni coś na nas knują. My no, musimy tak mi być się przed zdaje. Nimi. To wiesz dawaj, co? Zrobimy te zawody. My też pójdziemy do Wiedźmy. Ej! Gomoniu jeden, ty prawie zginąłem. No mieliśmy zawody robić ze skakaniu. Mądre to? Mądre to złaś. Chodź tutaj! Amosz! Amosz! Ała, ja mało HP, no zostaw mnie. Amosz! Amosz! Ile masz serduszek? Mało. Amosz! Dobra, nie bij, nie bij, nie bij. No, właśnie, uspokój się. Stop, stop, bo już mamy mało serduszek. Musimy coś zjeść, ja żeby się życie zregenerowało. Czekaj, czekaj. O, mamy kurczaczka surowego. O, surowego ten, więcej wieść. Białka, tłuszczu, węglowodanych, wiadomo o co chodzi. Dobra, ja też sobie wezmę na drogę do pani Wiedźmy. No i co, Alek, idziemy sprawdzić to, ten co? Ten kurczak jest zepsuty, zatrułem się. Nie, co ty gadasz? Mam 20 no, bo sekund on jest surowy, mówiłem ci, żebyś nie żarł go tak dużo. Bo się tylko trochę je, bo on jest surowy, surowych kurczaków się nie je. Dobra, zamykaj ten mój domek, słuchaj. Idziemy zobaczyć do pani Wiedźmy, co oni tam kombinują. Ja czy oni chcą od niej jakieś eliksiry wykupić, czy co? No są jak nic, jakieś promocje albo jakieś nowości, dawaj, chodźmy. Dobra, idziemy i to zaraz sprawdzimy, by normalnie przechytrzymy z Państwa Patty, bo oni coś na pewno nas knują i to my będziemy pierwsi, zobaczymy o co im chodzi i powiemy, halo, dzień dobry, cześć Państwo. Oni nas nie widzieli po prostu, że my ich widzieliśmy, no, że oni w tamtą stronę biegli. Także dawaj, ale gdzie jesteś? No za tobą jestem, rzecz? idę. Dawaj, biegnę. dawaj, szybciej. Musimy dobiec do pani Wiedźmy, ona ma tutaj nowości w sklepie, nie wiem, jakieś pani telefony. Pani Wiedźmo, pani Wiedźmo. Czekaj, stój. Ja jeżeli lubisz oglądać moje filmy z kamerką, to jeżeli chcesz więcej takich filmów obejrzeć, no to zapraszam was na mój drugi kanał, Alek Diamond Film, tu się wam wyświetla. Zaobserwujcie, zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, obejrzyjcie każdy film, ponieważ każdy film na tym kanale jest kamerką, więc jest co oglądać, a my przejdźmy już do ostatniej części tego odcinka. Dzień dobry, witam, dzień dobry. To na to ma telefony. Proszę panią, wszystko widzieliśmy. Tutaj wchodził Spice, Patty, Livia. Co panie tutaj takiego ma? Co oni chcieli? Co oni chcieli od pani? Czekajcie, ona coś napisała. Dzień dobry, w czym pomóc? No, jak to w czym pomóc? No, chcemy wiedzieć, co się stało ze Spice, no tu nikogo nie było. Jak nie było? Widzieliśmy, no, wchodzili. Majstą tu był Patty i Livia. Proszę no pani. Właśnie, proszę co pani, oni chcieli? Jakieś eliksiry na pewno. Nas chcą zamienić w jakieś zwierzęta. Ale Sebek patrzy jej na laptopie. Ona się zaraz wkurzy i cię wywali. Ale no bo nas okłamuje, słuchaj. No dobra, ale weź zostaw ten komputer. Zostaw ten laptopa. Tak, byli, ale poszli. Byli, jak to poszli? Przecież nie poszli. Ale widzieliście, że nikt nie wychodził stąd. Czekaj, mi się coś tutaj śmierdzi. Smajstą! Smajstą, gdzie jesteście? Uważaj na nich, bo oni mogą z fiolkami jakimiś wybiec i cię obrzucać. Tak, jeszcze nas jakąś truciznę wrzucą czy coś, jakiegoś pranka zrobią. Tutaj, czekaj, co tu pisze w ogóle na tym eliksirze, że muszę go wziąć i zobaczyć. Co to jest? Zmiana niesprawdzone. Dobra, wiecie co, ja nie chcę tego sprawdzać. To ja nie ma opcji. To nie są te nowości chyba, wiesz? A chcecie diamenty? Ej, ona się nas pyta, czy chce. Tak, oczywiście, no, pewnie, chcemy. No kto by nie chciał, ty. Ej, no diamenty. No. Ty, czekaj, co tu jest? Nie wiem, jakaś dziura jest. O, rzeczywiście, jakiś spad tam na dół jest. I to jakieś drabinki. Napisała, że mamy tam wejść. No, pokaż gdzie. To wejdźcie tam. Ale tam są te diamenty, pani? Tak? O, tak, macha. Chyba, że tak. To co, idziemy? No tak, darmowe diamenty, to pewnie. No to chodź no to pierwszy, dawaj. Dobra, idę też za tobą. Siup i schodzimy. Sebek, nie wchodź, tu są pani potwory, Wiedźmo. Potwory. No żartowałem. Jakie potwory? Nie, że żartowałem, prank to był. Ej, co jest grane? Czemu jest Patty zamknięta? Ej, dobra, pani Wiedźmo, proszę się uspokoić. O nie, Spice Snow! Jest zamknięty! Pani się uspokoi, Sebek, czemu to jest niebieska klatka? To była jakaś zasadzka chyba na jest nas. Jest pusta. O nie! Jest czerwona.
I co, mamy tam wejść? Do więzienia ona pisze. Ale dlaczego? Livia tu jest nawet. To zaraz cię wypuszczę. A nie, czekaj, czekaj, Livia, ona strzela. Livia, wypuścimy cię. Ej, Alek, Alek, chodź, co? Ona strzela. Ona to ma broń. Nie, to dobra, to ja dobrze, schowam. Pani wiedźmo. Już wchodzimy, ale powie mi pani za co? Ej, Alek. A ja nie, ale... A ty to mnie doceni, to dawaj. No, no bo ja się boję sam. Pani wiedźmo, opowie nam pani chociaż za co jesteśmy zamknięci, no co my takiego zrobiliśmy. Ej, komputer nawet mam, nie jest tak źle. Napisałam, haha, mam was. Więzienie jak w domu. Ej, w sumie, ha, ha, mam was. W Norwegii chyba takie zdjęcie, więzienia są. No skąd ty wiesz? Nie pytaj. W ogóle fajne stanowisko to mam, ty laptop. Mogę odcinki nagrywać? W ogóle ja mam tu jakieś pufy. Szalkerowa skrzynia, a niestety jest pusta. Oj, druga jest. Przepraszam, a gdzie to jest toaleta? Ta dziura, ty, mam to toaleta? Żelazną siekierkę. Siekierkę mam żelazną. Z szalkerowej tutaj było to. Tu. A po co ci siekierka? Ja nie mam. No nie wiem, tutaj była. To sobie wziąłem. To zostało. Może się przyda. Pani wiedźmo, o co chodzi? Proszę nie strzelać. Teraz tu zostajecie i będę robić na was eksperymenty. Co? Chyba. Eksperymenty? Ona chce na nas robić. Nie, ale ja nie chcę być żabą. Alek, a ja nie chcę być nie wiadomo kim. Nie. Ja na żadne eksperymenty się nie zgadzam, proszę panią. Nie ma takiej opcji. No właśnie. Ja tutaj zostaję, ja tu będę spał, na nowo życie se ułożę. Tak, a ja będę filmy nagrywał dla widzów. O nie, fuj, jak ta toaleta wygląda. Ej, ona w ogóle u mnie jest zapchana, pełno wody jest. Zapchana? No u mnie też. Tak? No, czekaj, spróbuję skorzystać, czekaj. Fuj, Alek. Fuj, dobra, nieważne. Ja zamknę klapę, bo jeszcze do mnie prześmiardnie. Pani wiedźmo, a możemy wyjść na chwilę? Możemy wyjść na chwilę? Ej, czekaj, czekaj, ona coś we mnie rzuca. Uważaj, Alek, uważaj! Ej, co nam dała? Spowolnienie mam. Masz spowolnienie? No, jestem wolniejszy ja teraz, ty. Spowolnienie. O nie, ona już zaczyna te eksperymenty na nas. Nie, halo, no mamy problem. Nie, ja jestem zwykły sebek i chcę zwykle wyjść do domu. Ja już tu nie chcę być. Ja mam klaustrofobię, ja się boję zamkniętej pomieszczeń. Ty tam która działa, tak proszę panią, działa! Działa. Sebek? I co teraz? Jak my się sobie zadowolona poszła. Co? Jak my się sobie dostaniemy? O! Ty, patrz, odwróć! Dobra, zamknij. Ej! Ej, ale to jest dobre! Z takiej odległości idzie, ja się dźwignię! Ja nie sięgam swojej, ale sięgam twoją, a ty nie sięgasz no, mojej. No dokładnie, ja nie sięgam swojej, tak. Ale czekaj, może sięgnę? Ty sięga! Sięgam ja nawet też. Swoją, chłopie! O, dobra, nie otwieraj, nie zamykaj. Bo to jest dziura, słuchaj. Ty. Słuchaj, nie możemy głośno mówić, bo obok nas jest pani wiedźma, żeby ona tego nie słyszała. Okay. Robimy tak. Ty wychodzisz, biegniesz tu na lewo, i będziesz uciekał przez te drabinki, a ja pójdę zobaczę, co tam jest na prawo, może tam jest jakieś wyjście. W razie co, to cię zawołam. Dobra. Git? No. Ale co, teraz to robimy? A jak powiemy Livi, Patty i Smajslowowi, że mają zrobić tak samo? No, jak uda nam się posiłki jakieś zebrać, policję, nie wiem, straszaków i tak dalej, to wrócimy i ich odbijemy. Dobra, to na razie działamy we dwoje, a później ich najwyżej przyjdziemy i wyciągniemy stąd. Okej? Jej nie ma na razie, ona chyba gdzieś poszła, ty. Dobra, Alek, to co, działamy? No, dawaj. Nie, najpierw ty musisz wyjść, pobiec w prawo i wtedy ona za tobą, a ja pobiegnę w drugie prawo i tam pobiegnę. Dobra. Pani wiedźmo, dawaj. Tylko w tamtą stronę musisz biec. Pani wiedźmo, tu jestem. O, czy pani, tak jest, czy pani, dawaj, tu dawaj, jestem. Dawaj. Uciekłem, dawaj. Słaba na twoje klatkę. Gonicie? To góra. A strzela. Mam broń. Dobra, nie mogę otworzyć, halo, otwórz mi, Alek, czekaj. O, dobra, otworzyłem. Szybko. Łopata w rękę. Ona tutaj gdzieś jest, ona gdzieś tu jest. Dobra, gdzie ona jest, mam łopatę. O, biega tam, widzieliście? Okej, dobra. Momencik, czekajcie, ja się przejdę. Muszę tam wrócić jakoś. Jak sobie zacznie mi wołać, to muszę tam wrócić. Tylko gdzie ona poszła? Okej, tutaj łazi, tu łazi. Czekajcie, coś muszę znaleźć, jakąś broń lepszą, bo łopatą jej nie pokonam, no bez przesady. Tu jakiś Alek, jest. Alek! Sebek! Gdzie jesteś? O, no tu jest! Tu czekaj! Dawaj szybko! Tu są drzwi, dawaj, ja jakieś potwory pokonuję, a masz! Biegnę do ciebie, gdzie są te drzwi? Potwór mnie zaraz załatwi! Gdzie są te drzwi? Udało mi się! Sebek! Tu są te drzwi, dawaj, Alek, dawaj! Dobra, jestem.
zamknij, zabunkruj, zabunkruj, czekaj, czekaj, czekaj. Czym? Nie mam nic. Siup. I siup. Czekaj, czekaj, płotek mam. Jest! Ej, co z tym potworem taki dymek? Czekaj. Płotek dam. Jak ta wiedźma tutaj jest? Patrz, nie może przejść. Dawaj, musimy stąd wyjść. Tu są jakieś potwory, to są ochroniarze chyba jej. A masz! To dawaj. A masz, dawaj ją, Alek. Dawaj, ale dawaj, patrz, dawaj. To są te eksperymenty jej chyba. Jakieś duchy. Nie otwieraj, nie otwieraj. One mocno biją. To zamknij, chodź szybko. No nie pchaj mnie, nie pchaj mnie. Nie padni, Alek, nie padni. A masz, rozwalę je. Alek, ochronię cię. A masz, mnie, chroń mnie, dwa i pół serca. Mam półtorej serca. Dwa serca. Na farcie. Dawaj, no. Ale szybko, póki ta wiedźma nie przeszła. O nie, tu jest jakiś pan. Dawaj, bo nas rozbije te płotki zaraz. Dobra, szybko. Uciekamy. Alek, dawaj za mną. O nie, tu jest szybko. Jakiś parkour do przeskoczenia. Co tam na końcu jest? Oj, wpadłem do czegoś. Nie, Sebek, wypływaj. Jak to przejść? Chodź, czekaj, ja tu ci wykopię blok. Czekaj, dawaj, tutaj, ty, tędy. Kop. O, ona tam jest, ona strzela. O nie. Szybko, dawaj, Sebek, szybko, dawaj, przejść, szybko. Przejść to czasu trzeba. Nie ma, ono za nami jest. Dobra, daję radę, są drabinki na górę, dawaj na górę, tu są jakieś rośliny. A strzela. Dobra, szybko, za mury, tu za mury. Czekaj, siekierę masz, rozwal to drewno i deski postaw, rozwal to... Dobra, trzymaj deski. Siup, masz deski. Syk, dobra, ja już mam deski, trudno. No już ci dałem, no dobra. Szybko, muruj to. No, stresuje się myszka mi ten, scroll mi lata szybko ze stresu. Myszka nie wyrabia? No. Dobra, ja mam, słuchaj, mam tutaj, możemy zamurować jeszcze więcej, te deski są dosyć mocne, ona tak szybko ich nie rozbije. Ej, czy okay, jeszcze drugie tutaj wyjście trzeba zamurować, ten w jej domu. Wiesz co, nie, mam pomysł. Uciekaj stamtąd, weźmiemy, ty masz TNT w domu, nie? No mam, no, ja co z tym? Wywalimy jej tę chałupę, całą. Dobra, dawaj, szybko. Dawaj, nie ma czasu, szybko trzeba lecieć, szybko trzeba działać. Bierzemy TNT, wywalamy wiedźmę w kosmos. Ona chce na nas eksperymenty robić, my nie możemy na coś takiego pozwolić. Gdzie to miałem? Słuchaj, Patty, nie wiem, zawsze u góry koło łóżka chowałaś. A, no tam. Tak. Dobra, słuchaj, musimy uwolnić jeszcze Patty, Smajstą i Livię. Rozumiesz ale to? Jak ty chcesz ich uwolnić, o jest, skoro... Ty, wagoniki są! Bierzemy wagoniki. Dobra, no, wagoniki zrobimy. Masz krzesiwo wzięte? Masz. Mam. Czekaj, ja tylko zobaczę. Pum! No ej, wow. No nie w moim domu! No co ty zwariowałeś? Dobra, sorry. Musiałem wypróbować, jak ten dynamik działa. Ale nie w moim domu próbujesz! Okej, okay, dobra. Po odcinku naprawiasz mi to. Okej. Dobra, chodź tutaj. I wkopujemy się na dół. Masz jakąś łopatę, szuflę czy coś? Mam łopatę, no. No to kop tutaj tą ziemię. Dobra, wkopuję się. Ale tu, tak, tutaj, nie tam wkopuj się. Ej, co ty robisz, Alek? No co, schodki robię, no masz, no co ty robisz? Nie, czekaj, tu schodki będą dopiero. Czekaj, ja to naprawię, bo ty żeś zepsuł teraz. Cyk. Tu do góry musimy podbudować. Siup, dobra. W tamtą stronę. Co w tamtą? Siup, dobra. No teraz patrz, co ja robię. Tutaj stawiamy ziemię jedną, bo źle zrobiłeś. Tu wykopujemy, tak żeby wagonik mógł jechać. Rozumiesz? Tutaj tory postawię, patrz. A masz tory? No mam tory. Wziąłem ci z tego, po prostu. Okej, dobra. No, widzę. Tylko teraz kilofa nie mam, no i co? Nie masz kilofa? No nie mam kilofa, no. No to co my zrobimy? Czekaj. Może u niej jeszcze coś w sklepie jest. Łopaty. Chcesz tam do sklepu wchodzić? Nienormalny jesteś? Motyka jest. Okej, czekaj, ja w domu miałem. Czekaj, zaraz do domu pobiegnę. Czekaj, biegnę. Mam wagonik. I teraz trzeba tylko tory zrobić i puścić to TNT i zapalnik dać. No, zapalnik mamy. To mam, tory z czujnikiem. I jak ten wagonik pojedzie i trafi na czujnik, to powinno wybuchnąć. To jest doskonały pomysł, dobra. Dobra. I my się nie uszkodzimy i nikt. Teraz słuchaj, wyciągamy Patty, Livię i Smajstoła. Dawaj, wkopuj się. Tam cały czas prosto. Cały czas prosto. Ja rozkładam tory. Ja rozkładam tory, o elegancko. Tutaj jeszcze, tutaj. Ej, to na pewno dobra. Dobre miejsce, słuchaj. No myślę, że tak, co? No bo ja wkopuję się i... Jest? Oho. Patrycja tu jest, patrz.
Patty! Patrz, to Patty się wkopaliśmy, okej, okay, dobra, wyciągamy ich. Wyciągamy i dawaj, dawaj. Patty, Livie i tego, ja idę wózek przygotować, szybko, dobra, szybko, dobra, szybko, szybko, działamy, działamy, Patrycja, działamy, weź Patrycja, wychodzimy, o, czekaj, muszę ją otworzyć. Ej, rozłóż tam TNT jeszcze, niech one też wybuchną, niech one też wybuchną, no, czekaj, wyrzucam Livia, ci. Wszyscy wychodzimy, Livia, chodź, wołasz szybko. Ich, wołasz ich? Tak, dawaj, tak, dawaj, tak, o, jest Patty, jest Patty, wszyscy, smajsto, ten, Patty, dawaj, dawaj, o, ona czeka na smajstowa. Wypuszczaj ich! No wypuściłem ich wszystkich, dobra, to rozkładam chodźcie, TNT. Chodźcie, chodźcie, mam TNT, dobra, nie ma czasu, ja już odpalam, ja już odpalam, ale uciekaj stamtąd! Jak odpalasz, ja ty te TNT tu rozkładam. Czekaj, zapalnik, 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 tutaj damy zapalnik, dobra. Uciekajcie, dawajcie, uciekamy, wychodzimy wszyscy, dawaj, górą, ucieka, góra, góra. Uciekaj, 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 ej, ciężko się tu wychodzi po Livia, tych torach. Chodź szybko do tego tunelu, wykopaliśmy. Raz, dwa, trzy, kto nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Podpalaj to, podpalaj, ty masz czesiwo. Ale jeszcze nie wyszli, no wychodzicie. Dawaj, podpalaj to, Alek, nie ma czasu! Dobra, nie trudno, ma czasu. Nie chcą wyjść, to niech trudno! Zostają. Podpal to! Podpaliłem. Podpaliłeś? Nie. To nie jedzie, to nie jedzie! I co? Wybuchło? Wybucha? Nie czekaj, wiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie wiem, czy wybuchło. Dawaj jeszcze raz, jeszcze jeden. Jeszcze jak jeszcze jeden? Ja tu stoję! Ale podpalaj! Podpalaj! Dobra, pchamy to. Czekaj, nie w tą stronę, pchaj ej, to! Nie w tą stronę, Alek, pcham. Dawaj, podpal to! Dobra, odpal to! Chyba działa! Dobra, o jest Patty, o jest, uciekli! Wyszli! Czekaj, ale uważaj! Puf! A, wybucha! Nie. Wybuchło! Jest, wybucha! Jak? Wysadziłem kawałek, ale nie wszystkie TNT wybuchły, czekaj, odpalam dobra, kolejne! Dobra, czekaj, mam dynamit, odejdź Alek! No. A masz, masz, nie ma tu nic, nie ma nic! Jest, rozwalone więzienie! Uciekamy, ale udało rozwalone. Się, ale rozwaliło! Ja. Całą ej, bazę grubo. Ich tam, jej, znaczy. I on też chyba rozwaliło, bo widziałem dymek. Co się tu zrobił? Musimy stąd wyjść, dawajcie szybko do góry. No, tu są schodki moje. Dobra, ja mam tu schodki, okej. Okay. Ej, pociąg jej rozwaliło, widzisz to? Jo, Alek, mamy przechlapane w odbudowie tego, ale ci powiem, że dosyć konkretnie wywaliło. Ale pozbyliśmy się jej bazy i wieźma zniknęła, ciekła gdzieś. Daliśmy radę, piąteczka, Alek, piąteczka! Gdzie jesteś? Tu. No tutaj. Piąteczka. Dobra, nie, nie, bo spadnę. Słuchaj, udało się, Patty i Smajsto, uciekajcie do domu, Livia też. Ty też, Livia, tutaj uciekaj. Normalnie z sikierką elegancko. Słuchajcie, uciekamy. Uciekamy, bo nie wiadomo, czy ona jeszcze żyje, czy a nie. A gdzie też do domu, nie? Do mojego, chodź, do domu, dawaj. Do domu, ja idę się położyć, spać, jestem zmęczony, a wy widzowie trzymajcie okay. się, pamiętajcie, że odcinki... Dawid sobie, udało nam się uratować Smajsłowa, Patrycję oraz Livię. Przy okazji samych siebie uratowaliśmy. Więc widzowie, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, tak samo subika na moim kanale, bo wbijamy 200 tysięcy. No i pamiętajcie, że mam drugi kanał, Alex Diamond Team, więc jeżeli jesteście w moim teamie, w mojej drużynie, w mojej ekipie, to zostawcie subika również na tym kanale, co wam się pojawia teraz na ekranie. A my widzimy się już jutro, bo dziki są codziennie. Siema!